No, elo! 3-2-0. Hola, amigo. No właśnie. Ja nie lubię tego już. Czemu? Elo. A, elo. No, bo to już... 100 lat za murzynami. Wtedy byliśmy amatorami, teraz jesteśmy pro. No, trzeba sobie jakieś specyficzne rozpoczęcie filmiku zrobić, nie? Może czat GPT nam podpowie. A! Dzisiaj w krótkim, prostym i tanim odcinku ja chcę chwilę pogadać o sposobach, czy sposobie właściwie na wypucowanie rowerka, bo wczoraj zabrałem gravela Dominiki na myjnię i teraz możecie zobaczyć. proces mycia tego roweru. Ja wiem, zaraz w komentarzach będzie. No, burza. Myje się, nie myje. Wszystko dla ludzi. Jeżeli dbacie w miarę potem o łożyska, które ewentualnie mogą zardzewieć, to nie powinno być większego problemu. Poza tym myjemy roweru 2 razy w roku. Tak. My... Nie oszukujmy się. No nie, no trochę częściej. Trochę częściej, no nie przesadzam. No. Ale... Przechodząc do rzeczy, mycie, no myjce to jest etap pierwszy, który ma największe badziewie spłukać. Ja też nie strzelam w miejscach, gdzie są łożyska, bardziej chodzi o to, żeby wyczyścić rurę, widelec, rurę dolną ramy, widełki z tyłu ewentualnie, więc tam najbardziej psikam. Ale po takim myciu tak czy siak, nie wiem jak u was, ale u nas zawsze robi się nalot. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my mamy matowe klakiery, czy na błyszczących to łatwiej jakoś tam zmyć i ten taki osad nie zostaje. No i zabłek. W każdym bądź razie mnie to denerwuje. I ostatnio też na forum, bodajże to była Marin Bikes Polska, tak mi się kojarzy, ewentualnie może to być gdzieś na Four Corners, ale chyba nie należy nawet do Four Corners. Gdzieś mi się to obiło o uszy i oczy, żeby na przykład użyć plaka takiego do kokpitów samochodów. No i była tam też mała dyskusja, że jak się weźmie taki, co nabłyszcza, a mamy lakier matowy, to kolor będzie głębszy, ale będzie troszeczkę mniej matowy ten rower. Ja akurat miałem w swoim zestawie super mat, czy chyba super mat, czy mat, nawet nie wiem, plak matowy. W związku z tym 2 plus 2 równa się 4, będzie matowy. No i faktycznie, kolor jest ładniejszy, żywszy, głębszy, czyściutko. Trochę czasu to trwało, no bo wiadomo, dopucować pewne elementy nie jest łatwo. W szczególności jak się nie ma stojaka i nie może się za bardzo tam w chacie kołami, że tak powiem, rzucać, wyciągać, zakładać i tak dalej. I tylko chcę napomnieć, że ja wyszedłem po tygodniu na rower, bo byłem chory. Cały tydzień świeciło słońce, a dzisiaj oczywiście musi padać deszcz. Może lepiej siedzieć w domu. Może faktycznie... może faktycznie posiedzę w chacie zamiast jeździć na tym głupim rowerze. Ale buty mi są umyją. Może. Jedyne co warto pamiętać podczas nakładania warstwy plaka, to oczywiście nie nakładanie bezpośrednio na ramę, czy psikanie na ramę, ze względu na chociażby hamulce tarczowe i klocki, czy tam okładziny, które mogą się po prostu otłuścić i być do wywalenia, jeżeli chodzi o okładziny, no bo tarczę można wyczyścić, odtłuścić i będzie git, ale jak macie klocki, to raczej będzie trzeba się ich pozbyć. Więc psikałem na gdzieś tam osobno w pokoju szmatkę z mikrofibry. Ma język. Tak, mała wcierka. Rower wyszedł ładny, pachnący. Papają. Papają. Pachnie papają. Tak, pachnie papają. Także no, zobaczymy jak też to wychodzi. Podobno też błoto i brud. O, troszeczkę, zobaczymy, jak to wyjdzie po deszczu. Tak, troszeczkę lepiej się spłukuje. Natomiast... Dzisiaj wyszłam z czystym rowerem i wrócę od razu,
No bo, no, o, a ja wiem czemu pada, bo Dominika ma czysty rower. Nie może mieć czystego. Ale zawsze tak miała moja mama, jak ma okna. Umyła okna i zaczęła Rodzinnie macie w genach. No, ale ty myłeś. No ale twój rower. Jeszcze chcielibyśmy sprawdzić, jak z przyczepnością na kurz. No dzisiaj tego nie sprawdzimy. I porównać to też z... Co ty tam miałaś? Makofa, nie? Tak, ja bym chciała porównać tak to do Makofa, bo niby Makof miał taką cechę, że ten tył z odpiąku się tak nie przyczepiał do ramy. Więc zobaczymy, jak to będzie w porównaniu wychodzić, czy może lepiej. Pewnego dnia jedną stronę widelca sobie zrobię tą papają, a drugą makofem i zobaczymy. Zobaczymy, no. Damy znać. Chyba, że nie chcecie takiego testu, to i tak go zrobimy, bo wy jesteście ciekawi. Tak. Pamiętajcie, że to nie jest kanał popularno-naukowy, tylko bardziej rozrywkowy. Nie będziemy rozpisywać jakichś mega ultra testów schematów tego wszystkiego, jak to ma być, dlaczego tak, a nie inaczej, bo przecież 1/10 na setnym miejscu po przecinku robi różnicę, nie? Bez przesady, fan z jazdy jest największym wyznacznikiem. No, liczy się fan i zapach po panu. Tak. A jak widać, czysty rowerek też może być szczęśliwy. Nie pamiętam. Nie popamiętam. Śmieręka drętwieje. Dla youtuberów, nie? No. To jest taka spacyna, bo tam się pewnie do kierownicy. Tu masz kamerę, tu masz światło, nie? No, to okrągłe takie jak na TikToka. Taki mały autosłup. Taki mały parasol, który szło w wiatru. No. Tu, dalej z tym gadżeta. I cyk. Statywę youtubera. Dobrze, za co wyjechaliśmy, odcinek kończymy. Sprawdzimy, jak to będzie działało później z Makofem. I w związku z tym, z tego miejsca mówimy gracias i buenos dias. Nie buenos dias. Nie wiem, jak jest pożegnać się. Ciao. Ciao.